roztańczone i rozśpiewane przedszkolaki oraz rodzice ze wzruszeniem wpatrzeni w swoje pociechy. To efekt występów przygotowanych podczas festynu rodzinnego zorganizowanego w szkole podstawowej numer 6 w Kościerzynie. Podobnie jak w latach ubiegłych, szóstka organizuje festyn. Festyn szkolny dla rodzin i dla dzieci przede wszystkim, bo jutro jest ich święto. I tutaj mając przede wszystkim na uwadze dobro tych najmłodszych naszych dzieciaków, przygotowaliśmy szereg atrakcji. Mamy zjeżdżalnię, która z racji tego, że aura tak nie do końca nam sprzyja, postanowiliśmy ją umieścić na sali gimnastycznej, więc zapraszamy tam wszystkie dzieci. Za niedługi czas na holach szkoły pojawią się stanowiska tematyczne z konkursami, łamigłówkami, rebusami i zagadkami dla wszystkich dzieci, gdzie będą cenne nagrody. Będzie też taka mała kawiarenka dla rodziców z ciastem i kawą oraz tradycyjnie, tak jak było w ubiegłym roku, chleb ze smalcem i ogórek małosolny. To dzięki naszym paniom z kuchni. I nawet pogoda, która tego dnia nie dopisywała, nie miała szans w rywalizacji z głównym celem tej imprezy. Zawsze chcemy, żeby ta więź szkoły i rodziców była na tyle silna, żeby łatwiej nam było pewne plany zrealizować, przede wszystkim plany związane z edukacją dzieci, żeby im tu było dobrze i żeby rodzice wiedzieli, że mogą zawsze na nas liczyć. Uśmiechów i dobrej zabawy było bez liku. Z tego też względu wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego wydarzenia, należą się ogromne wyrazy uznania.